Witam Państwa. Spotkanie dzisiejsze poświęcone będzie problemowi, który wstępnie mogę nazwać władzy, władzą, władzą. Tak, i już widzę Państwa zainteresowanie. Już yy, yy, władza miejscowa, Pan Prezydent siada przed telewizorem, yy, już tam u góry przygotowują uchwały w tej sprawie. Proszę Państwa, ale muszę uprzedzić, że moje wypowiedzi dzisiejsze nie będą poświęcone tej władzy politycznej, władzy samorządowej. Być może kiedyś to zrobi. Dzisiaj, proszę Państwa, będę mówił o władzy rodzicielskiej, o władzy, która jest sprawowana przez członków rodziny w odniesieniu do pozostałych członków rodziny. Będę mówił także o aspekcie historycznym, właśnie tejże władzy rodzicielskiej. A tak naprawdę to tematem dzisiejszego spotkania będzie prawna sytuacja dziecka po rozwodzie, czyli dziecko po rozwodzie. To jest główny, zasadniczy temat. Ale by o tym zasadniczym, głównym temacie mówić, to musi być pewne wprowadzenie do niego. Mianowicie to samo pojęcie władzy. W dniu dzisiejszym w artykule 95 paragraf 3, możemy, proszę Państwa, przeczytać Kodeksu Rodzinnego i Opiekończego, że władza powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. I już mamy tu jak gdyby, pewne problemy. Mianowicie, o ile łatwiej jest wyjaśnić i określić, co to znaczy dobro dziecka. O tyle sprawowanie w interesie dziecka yy, yy, tejże władzy, to kto ma tą, to, to dobro tego dziecka określać? Ono samo który jest często jeszcze niemowlęciem, tak, który jest niepełnoletni, a gorzej, proszę Państwa, jeszcze będzie, kiedy podejdziemy do tego pojęcia drugiego, niedokreślonego przez, przez kodeks rodzinny i opiekuńczy, aczkolwiek są tam pewne próby, o których będę tu Państwu mówił, a mianowicie interes społeczny. Co to pojęcie znaczy, ten interes społeczny? Bo jeszcze raz wracam. Zapewnienie opieki temu dziecku, sprawa zrozumiała, wychowanie tego dziecka, nauka tego dziecka, zdrowie tego dziecka i wiele innych jeszcze problemów, właśnie które pozostają przy nim po rozwodzie, które, który będzie miał czy ma, ma miejsce. Natomiast interes społeczny. Proszę Państwa, gdy popatrzymy na historycznie na ten problem, to ten interes społeczny bywał, czy bywa do dnia dzisiejszego, bardzo różnie rozumiany. Czy interes społeczny to jest zapewnienie rodzicom, z dziadkom wstępnym, zapewnienie opieki ze strony tego dziecka w przyszłości? czy tak należy ten interes społeczny rozumieć? Czy mamy ten interes rozumieć dzisiaj w świetle różnego rodzaju wydarzeń inaczej? Dlaczego nam zależy na tym, by tych dzieci było w kraju, prawda, więcej? Dlaczego czynimy różne próby, rzeczywiste czy udawane, tak by ten problem właśnie y, omawiać, by y, analizować? Proszę państwa, chciałbym tu y, historycznie taką perspektywę historyczną tego pojęcia, pojęcia władzy rodzicielskiej, bo to sąd ustala, kto tą władzę rodzicielską w odniesieniu do dziecka po rozwodzie będzie sprawował, bo to sąd ustala, czy ta władza pozostaje przy obojgu rodziców, czy ta władza przysługuje jednemu z rodziców, czy ta władza zostaje ograniczona w stosunku do pozostałych rodziców to sąd o tym decyduje. Czy wreszcie ci rodzice mogą być zupełnie pozbawieni władzy rodzicielskiej w stosunku do swoich dzieci? Proszę Państwa, no zacząć trzeba od pewnej perspektywy biblijnej. Mianowicie Izraelici wędrując w swoich dużych rodach, bo one były duże dla bezpieczeństwa, dla pewnego porządku, dla zapewnienia ochrony pracy, wędrując po no, tą władzę rodzicielską ktoś musiał sprawować. Sprawował ją, proszę Państwa, ojciec w odniesieniu do tych tego rodu pasterskiego, rodu koczowniczego. A w dalszym okresie, czyli był to model Dużej Rodziny patriarchalnej, to ojciec był tą główną postacią, która decydowała o wszystkim. A w dalszym okresie, proszę Państwa, gdy Popatrzymy na czwarte przekazanie, nakazuje czcić zarówno ojca, jak i matkę. Czyli mamy tu pewne pojęcie, jak gdyby no, podporządkowanie się ojcu i matce, a nieposłuszeństwo dzieci wobec rodziców jest traktowane jako grzech, prawda? Możemy tu sięgnąć do postanowień Nowego Testamentu, że tylko ojciec w tym okresie, a po jego śmierci, tą władzę rodzicielską sprawował najstarszy syn w, tym, w, tym, w tejże rodzinie. To on był dysponentem tej władzy nad rodem, także nad dziećmi. Żona w tamtym okresie była własnością męża, a jej pozycja zależna była przede wszystkim od tego, ile urodziła dzieci, no, przeciętnie 9-10 lat. Stąd też wielokrotnie dochodziło do powtórnego zamąż. Ożenku, prawda, z inną, następną kobietą, bo ta rodząc dzieci, no, często wcześniej umierała. Muzyka Proszę Państwa, w Księdze Powtórzonego Prawa nieposłuszny syn, krnąbrny, nawet i po upomnieniu, który marnotrawił majątek, który sprzeciwiał się woli w tym ojca. Ojciec i matka, takiego syna, przeprowadzali do bramy, a brama, bramy grodu, a Brama w tym czasie to było miejsce, gdzie sprawowany był urząd, gdzie urząd, prawda municypalny nad, nad tą miejscowością przyprowadzali do starszych tego miasta i wtedy mężowie tego miasta no najczęściej po takiej skardzie i przeprowadzeniu kamienowali tego krnąbnego, nieposłusznego, nieposłusznego syna. W wielu dokumentach tych z tamtego okresu i późniejszych i nawet jeszcze do, powiedziałbym, do XIX i, i w wielu przypadkach do XX wieku występował ojciec, występował syn, czyli płeć męska, płci żeńskiej się nie wymienia. I tu chciałbym wskazać, ponieważ akurat tak prywatnie piszę taką książeczkę kolejną o takiej miejscowości, która położona jest... W pobliżu Jarosławia, to jest Galicja albo jak to woli Małopolska, gdzie w tak zwanych inwentarzach sporządzanych na zlecenie królowej Marysieńki, królowej żony Sobieskiego, nie wymienia się w tych inwentarzach, w dokumentach, które mam z 1692 do 1776 roku rękopisy, nie wymienia się ani raz imienia kobiet. Nawet ani jeden raz nie ma tam imienia kobiety mimo że imiona męskie i nazwiska tych, którzy już je posiadali są bardzo no, są w wielu miejscach wymieniane. Kobieta była tam nazywana babą, Antka, Antoszychą, wdową, samoszychą, a nie była wymieniana z imienia, bo kobieta była pewnym narzędziem, prawda, które było potrzebne Przede wszystkim do rodzenia dzieci i od tego zależała jej pozycja właśnie w tejże rodzinie. Proszę Państwa, w starożytności rodzice mieli nieograniczone uprawnienia w stosunku do dzieci. W prawie mojżeszowym robi się próbę pewnego ograniczenia tej władzy rodzicielskiej. Święty Paweł w liście do Efezjan poucza że władza ojca dotyczy żony, dzieci i sług, którzy są winni posłuszeństwo głowie rodziny. W Ewangelii Mateusza czytamy, że surowość ojcowska, przewidziana, powiedzmy sobie tu, przeze mnie to słowo ze Starego Testamentu, jest wypierana przez miłość do życia, do syna, choćby na nawet był to syn marnotrawny. Proszę państwa, w dalszych okresach, powiedzmy, możemy tu kodeks Hamburabiego wymienić, prawda? powołać, ojciec mógł sprzedać własne dzieci, mógł sprzedać własną żonę lub oddać je jako zabezpieczenie długu. Za uderzenie ojca przez syna groziło mu obcięcie ręki. To, proszę Państwa, starożytna Grecja, ta, ten rygorzm tej władzy ojcowskiej był jeszcze większy. Rola kobiet była właściwie ograniczona bardzo. To ojciec zdecydował, czy uznać dziecko. Uznanie dziecka to. Podniesienie go, tak zwana instytucja dzisiaj podniesienia tego dziecka i obejścia z nim wokół ogniska w tymże domu. To znaczyło, że to dziecko uzyskuje status prawny w tejże rodzinie. Natomiast jeżeli ojciec, ojciec zaznaczam, nie uznał tego dziecka, nie matka, która je urodziła, nie uznał tego dziecka, to najczęściej wyrzucano je na śmietnik i to dziecko tam i najczęściej umierało, chyba że było podniesione przez Kogoś innego, ale i tak wówczas groził mu status niewolnika, czyli było prawie, że bezprawne, nie było człowiekiem. Czyli to podniesienie tutaj, o którym decydował ojciec. Proszę Państwa, wsparcie. Pozbawiano życia niemowlęta, które były. Niepełnosprawny albo były słabe, były kaleki, dlatego że dzieci wsparcie były własnością państwa. To państwo wychowywało te dzieci na swoich niewolników, na swoich obrońców, na swoich obrońców. W cesarstwie rzymskim również ojciec zdecydował o życiu i śmierci dziecka, o pozbawieniu go wolności. Niezależnie od wieku taka władza w cesarstwie rzymskim przechodziła także na majątek, który ten już dorosły właśnie Rzymianin zdobywał. Trwała tak długo, jak żył ten pater familię, czyli ojciec, prawda, tej rodziny. Przekształca się jednak ta władza stopniowo i trzeba powiedzieć, że pod wpływem właśnie kościoła przekształca się stopniowo w taką obowiązek pieczy nad tymi dziećmi. W interesie tych, tych dzieci ma być sprawowana, o którym jednak o tym interesie decydował nadal ojciec. To równouprawnienie na przykład przy dziedziczeniu, to zakaz porzucania dzieci niewolnicy. Takie zmiany następowały, proszę Państwa, spokojnie, natomiast w długich okresach czasu, to były dziesiątki, setki lat, władza rodzicielska była niepodzielna jednak, niezależnie od wieku synów, również ten majątek mógł ojciec dzieci sprzedać i karać, prawda, je cieleśni mógł posłać takie dziecko prawda, do, do więzienia. W XIX wieku dostrzeżono, że dziecko to istota ludzka. Sobór Trydencki, proszę Państwa, kościel, kościelny. Zaczęto mówić o obowiązkach rodziców wobec dzieci, ale mówiono, że władza ojcowska to najwyższa forma władzy męż, mężczyzny. To władza królewska, władza króla nad tą rodziną nadal. W Polsce, proszę Państwa, mamy różnego rodzaju edykty, mamy statuty, na przykład Wilecki 1347 rok, gdzie zabroniono sprzedaży i maltretowania dziecka, i wiele, proszę Państwa, następnych, to ograniczono z czasem tą władzę, także. Władza męża nad żoną tu zaczął dominować właśnie zaczęło dominować prawo kanoniczne, które te postanowienia w odniesieniu do, do władzy męża nad żoną czy ojca nad dziećmi to wynikało z pewnej sakramentalności właśnie takiego małżeństwa Kościół uznawał także małżeństwa zawierane bez zgody rodziców to wyrażanie szacunku wobec rodziców obejmowanie ojca za kolana zwracanie się ojczy przez wy zwracano się I, czyli to była forma pewnego, pewnych zmian Zbiór praw sądowych z 1778 roku mówi o rządach ojca, już i matki. To duża zależność, jednak majątkowa od ojca. Trzeba stwierdzić, że z tych dokumentów, które czytałem, z materiałów, że stosunek. Ojca i wykonywanie tej władzy rodzicielskiej w odniesieniu do, do dzieci, do żony, zależał od statusu majątkowego w danej rodzinie im on był niższy, to ten stosunek był bardziej bezwzględny, rygorystyczny, nieraz sadystyczny w odniesieniu do właśnie pozostałych członków rodziny ze strony tego ojca. Proszę Państwa, zmieniło się wiele po I Wojnie Światowej, dlatego, że ten chłop, on stanowił 99% właśnie społeczności na, na ziemiach polskich. Ten chłop stawał się jak gdyby bardziej samodzielny po uwłaszczeniu, zwłaszcza mógł wędrować, mógł zmieniać swoje miejsce zamieszkania, miał inne miejsca pracy, powstawały różne zakłady w miastach, gdzie jak gdyby ta samodzielność stawała się coraz większa. Także żona miała coraz większe prawa także dziecko zauważono że jest istotą ludzką proszę państwa obowiązujący dzisiaj kodeks rodzinny bo i opiekuńczy bo o tym właściwie ten temat dzisiejszy jest zrównuje w prawach i obowiązkach małżonków rodziców bez względu na płeć ustawa o pomocy w rodzinie o przemocy w rodzinie proszę państwa wiele deklaracji praw dziecka i tak dalej i tak dalej tworzy tą dzisiejszą rzeczywistość i tą rzecz o tej rzeczywistości dzisiaj każdy rozwód, każde rozejście się rodziców to także... Pozostawienie określonej liczby dzieci po tych rodzicach po rozwodzie. To przybliżeniu, proszę Państwa, 2010 pozostało około 45 dzieci po tym rozwodzie. To rok 2011 to, proszę Państwa, około 47 tysięcy dzieci. 2013 to około. Yy, 54 tysięcy dzieci po, tym, po takich rozwodach pozostaje. Ktoś tymi dziećmi musi się, proszę Państwa, opiekować. Sądy orzekając rozwody, równocześnie orzekają właśnie, kto tą władzę rodzicielską nad tymi dziećmi będzie sprawował. I ja o tych problemach już mówiłem wiele, natomiast Chciałbym tu Państwu przedstawić, dzisiaj mogę powiedzieć nową, bowiem mówię chyba pierwszy raz o tym, taką instytucję, która została wprowadzona nowelą do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, no już prawie 7 czy 8 lat temu, a jest to nowela, a te postanowienia nie zawsze są dzisiaj znane. To te postanowienia wzmacniają tą pozycję porozumienia rodzicielskiego albo rodzicielskiego planu wychowania. Bo chodzi tu przede wszystkim o dobro tychże dzieci, które pozostają. Ta instytucja była możliwa także przed właśnie tą, tą nowelą pod rządami poprzednich przepisów. Ale dzisiaj, tak jak już mówiłem, zyskuje określone wzmocnienie. To są nowe rozwiązania, są one zgodne właśnie z tym porozumieniem małżonków, I to poroz albo porozumieniem rodziców, są zgodne także z zasadą wynikającą z załącznika numer. Do, do rekomendacji Rady Europy w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej z 28 lutego 1984 roku, a przyjętą także przez Komitet Ministrów Rady Europy. Ja chciałbym Państwu tu przedstawić i omówić kilka artykułów wynikających i nawiązujących do tego problemu. Mianowicie artykuł 58, artykuł 95, artykuł 107 kodeksu rodzinnego, ale także artykuł 113 z wieloma tam nowelizacjami, które nastąpiły. W 58 mówi się, proszę Państwa, że wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władze rodzicielskiej nad wspólnym czy wspólnymi małoletnimi dziećmi, obojga małżonków, i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka w jakiej wysokości z każdy z tych rodziców powinien ułożyć właśnie na to dziecko. Chciałbym to zwrócić uwagę Państwa na dwa problemy. Mianowicie sąd orzeka tutaj o wykonywaniu władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach tychże rodziców, bo są to dwa oddzielne i należy je traktować odrębnie, bowiem takie są postanowienia w kodeksie rodzinnym. Proszę Państwa, sąd stwierdza się uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania tej władzy rodzicielskiej I, uczy, i znowuż i utrzymywania kontaktów, czyli mamy tu do czynienia z koniunkcją, bo o obu tych problemach sąd musi orzec. I znowu się stwierdza, że powinno być to porozumienie zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno w następnym artykule mówi się, że rodzinieństwo powinno być wychowywane wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Oczywiście nie będę się tu wgłębiał w ten problem. W paragrafie pierwszym sąd może tą powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może Pozostawić tą władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny właśnie wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie rodzicielskie, o którym mowa jest w paragrafie pierwszym tego artykułu. Jeżeli jest to zasadne, jeżeli jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach Dziecka. Ta zmiana, proszę Państwa, łączy się także ze zmianą, która nastąpiła w artykule 107 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który otrzymał brzmienie następujące. Ono jest zbieżne z tym, o czym powiedziałem, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, żyjącym w roz z rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską, Obojom jego rodzicom, jeżeli i uzasadnienie jest również takie, jak wyżej już przytoczyłem. Te dyspozycje artykułu 58, paragraf 1 i 1a oraz artykułu 170 pokrywają się, dlatego należy je zawsze i sąd je zawsze uwzględnia, prawda, przy w powiązaniu. Proszę Państwa, co łączy te oba przepisy. Mianowicie pełny i prawidłowy wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców nad swoim dzieckiem uzależniony jest od ich harmonijnego współdziałania dla dobra tego dziecka. To nie są proste problemy, bowiem rodzice najczęściej są skłóceni, są dla siebie wrogami, często ze sobą już nie rozmawiają, nie zawsze mieszkają razem. Brak takiego współdziałania może spowodować ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicielskiej jednego z rodziców z uwzględnieniem sytuacji życiowej będącej dostateczną gwarancją tegoż rozłączenia. Artykuł 58 i 107 to podstawa związania sądu porozumieniem małżonków. Proszę Państwa o sposobie wykonywania tej władzy, bo najczęściej może nie najczęściej, ale bywa tak, że to sąd decyduje o tym, kto tą władzę nad dziećmi będzie po rozwodzie sprawował. A tu mamy pewne, jak gdyby, osłabienie tej decyzyjności sądu. Oczywiście sąd i tak orzeknie, ale to my, to rodzice, którzy są w rozwodzie, to w cudzysłowie nas określmy, to oni... Proponują sądowi, jak ta władza w przyszłości będzie sprawowana w stosunku do tych dzieci po rozwodzie. To, to porozumienie to taki plan wychowawczy powinien być wynikiem negocjacji między małżonkami, dobrowolnego zobowiązania się przez nich przed sądem do określonego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej i utrzymywania z dzieckiem kontaktów zgodnych z dobrem dziecka. Taki plan wychowawczy małżonkowie powinni sporządzić przed postanowieniem sądu. Może być wniesiony równocześnie z pozwem rozwodowym. Taki plan wychowawczy może być do sądu dosłany. Taki plan wychowawczy najlepiej sporządzić na piśmie. Czy podpisać taki plan wychowawczy, jeżeli go wysyłamy do sądu drogą pocztową. Jeżeli nie, to składamy taki plan wychowawczy na posiedzeniu sądu, podczas posiedzenia sądu, podczas rozprawy sądowej. To porozumienie zyskało rangę ustawową, aktywizując rodziców w procesie decyzyjnym dotyczących ich wspólnego dziecka i ich wspólnej przyszłości w rozłączeniu. Ostatnio rozmawiałem podczas meczu na stadionie z panem, który mówi, no były mąż mojej córki w ogóle nie interesuje się dzieckiem. A czy sporządzono wcześniej taki plan wychowawczy? A to interesowanie się dzieckiem, te kontakty, proszę Państwa, to nie jest tylko prawo rodzica, ale to są... To jest jego obowiązek do kontaktu z dzieckiem. Ten plan wychowawczy, czy rodzicielski plan wychowawczy czy porozumienie rodziców powinno szczegółowo określać wieloaspektowość życia tego dziecka. To nie tylko ułożenie finansowe, to nie tylko kontakt, i pójście z tym dzieckiem do kina czy na lody, ale to, proszę państwa, cały proces wychowawczy to to wpływanie na postawę, to decydowanie o tym, do jakiej szkoły dziecko będzie uczestniczyć, chodzić, to także problem zdrowia tego dziecka, kto będzie decydował o jego zdrowiu, to problem także wielu jeszcze innych rozrywek, pobytów wakacyjnych, świątecznych, spotkań rodzicielskich z rodziną i tak dalej. Proszę Państwa, to także zabezpieczenie dziecka przed szkodliwym zachowaniem i rodziców, i jego, jego otoczenia. Proszę Państwa, takie porozumienie, jak się stwierdza, spełnia cztery podstawowe funkcje. Mianowicie, po pierwsze, reguluje sytuację porozwodową. To ma funkcję także normatywną, określa ramy czasowe pobytku, pobytu dziecka u każdego z rodziców, bo o tym jeszcze nie powiedziałem. Mianowicie, to może być naprzemienny pobyt dziecka u jednego z rodziców i u drugiego z rodziców, czy w okresie tygodnia, czy w okresie miesiąca. To także określenie tego pobytu wakacyjnego dziecka, tych ferii, bo jest to dziecko przecież jeszcze niepeł niepełnoletnie. Te rzeczy, te, te problemy, te kwestie należy szczegółowo uregulować w tym porozumieniu rodzicielskim. A jeżeli rodzice. Nie rozmawiają ze sobą, to jak określić takie porozumienie? Otóż są takie instytucje, które mogą pomóc w zastępstwie, zaproponować, rodzice mogą otrzymywać projekty. To już pomijam, że jakieś kancelarie adwokackie, ale są również jeszcze i inne instytucje, są w mieście, które, z których można w tym zakresie skorzystać, a można skorzystać z jakiegoś tam pośrednika, może dziadkowie, może, może krewni, prawda, będą te negocjacje prowadzić wzajemnie. To jest także ta funkcja, proszę Państwa, dalsza edukacyjna, co do porozwodowych praw i obowiązków rodziców. To jest także, o czym wspomniałem już, ta funkcja prewencyjna przed konfliktami między rodzicami, nie angażowania się dziecka, nie angażowania dziecka w te problemy. Im bardziej szczegółowo ta rzecz, szczegółowo te kwestie uregulujemy w tym rodzicielskim planie wychowawczym, tym jest większa szansa na, jak gdyby, pewną Normalność po, po rozwodową. Proszę Państwa, to pewna umowa, która określa sposób sprawowania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem, która, jak już mówiłem, może określać pobyt dziecka, zasadę wychowania, wykształcenia, wybór szkoły, wybór zawodu, praktyki zawodowe, organizowanie wypoczynku, leczenia, to także kwestia wyboru religii dla tego dziecka. To wszystko ma, mamy poprzez ten plan wychowawczy, staramy się właśnie wy eliminować z dalszego życia tego dziecka, bo onu tu po, po tym rozbodzie, jego interes jest najważniejszy. Proszę Państwa, w tym opracowaniu oczywiście aktywny udział może brać, czy bierze także sąd, prawda? czy, czy strony krewni rodziczy tychże, tychże rodziców. To porozumienie, proszę Państwa, sąd wpisuje do protokołu. Sąd nie musi być, jak powiedziałem, ono podpisane. Proszę Państwa, jest wiele jeszcze takich kwestii, które się z tym problemem łączą. Mianowicie, chciałbym tu jedną jeszcze rzecz podnieść. Tak jak stwierdziłem, że sąd określa, kto tą władzę będzie sprawował oraz określa kontakty, sposób właśnie, tych kontaktów pomiędzy na przykład rodzicem, który został ograniczony w sprawowaniu władzy rodzicielskiej, bądź całkowicie jej pozbawiony, ale ma prawo do kontaktów. I o tych kontaktach także w takiej sytuacji, to jest sytuacja już mało komforto komfortowa, ale w takiej sytuacji musimy te kontakty powinny być określone, one wprawdzie nie są atrybutem już władzy rodzicielskiej, lecz pewnym prawem rodzinnym. Dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych kontaktów osobistych i bezpośrednich z obojgiem rodziców, z każdym z nich oddzielnie, chyba, że jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka, bo na przykład matka jest alkoholiczką, albo ojciec jest osobą agresywną. Czyli to nie tylko osobista styczność, ale to także styczność telefoniczna. Styczność listowa. Dzisiaj mamy media, prawda, elektroniczne, SMSy, prawda, porozumiewanie się, to prawo do nienadzorowanego kontaktu, ale proszę Państwa, może być to prawo spełniane pod, wykorzystywane pod nadzorem, pod nadzorem kuratora na przykład, czy nawet policjanta. Mogą także tu w tym uczestniczyć i takie prawo do kontaktów mają także pozostali członkowie rodziny związani z tym. Dzieckiem, a nawet wówczas, a szczególnie wówczas, gdy to ci dziadkowie to dziecko wychowywali, poświęcali mu ileś tam prawda, lat swojego życia. Artykuł 113, proszę Państwa, mówi tejże noweli, wprowadzony nowelą właśnie do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, gdzie w tymże artykule 113 paragraf pierwszy czytamy, że niezależnie od władzy rodzicielskiej, proszę państwa, rodzice mają to nie tylko prawo dziecka, ale także, jak już mówiłem, mówiłem to także. Obowiązek tych rodziców do tych kontaktów. Proszę Państwa, znaczne wzmocnienie tego, tego kontaktu, tej te instytucji wynika także z artykułu 9 i 10 konwencji w sprawach dziecka, o czym mówi nasz artykuł kodeksu rodzinnego 113 prim do 113. 6. Prawo mają też. Do tych kontaktów rodzice, którym ta władza nie przysługuje. Proszę Państwa, paragraf drugi tegoż artykułu 113 to jest pewien katalog tych elementów kontaktów, kontaktów z dzieckiem. To jest pobyt z dzieckiem, to są odwiedziny. To, są, to zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu, to bezpośrednie porozumiewanie się, to otrzymywanie korespondencji, to korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość. I wreszcie trzeba powiedzieć, że jest to katalog otwarty, bowiem on może być w tym porozumieniu rodzicielskim zaproponowany przez jednego lub przez obojga rodziców. To ta nowela, proszę Państwa, dodaje dla zabezpieczenia tych kontaktów w treści artykułu 58. 582 kodeksu postępowania cywilnego i par paragrafie drugim tam także mamy ten przykładowy katalog zabezpieczeń. Sąd opiekuńczy może w szczególności, jak się stwierdza, zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka, y, także a również także osoby towarzyszące, jeżeli jedno z tych rodziców mieszka poza miejscem stałego pobytu tego dziecka oraz do, do kosztów zabezpieczenia powrotu do miejsca stałego pobytu. Także ten czy przepis kodeksu postępowania cywilnego zobowiązuje osobę, pod której pieczą dziecko, pozostaje do złożenia na rachunek depozytowy sądu odpowiedniej kwoty pieniędzy w celu pokrycia tych wydatków uprawnionego związanych, bo być może że ten uprawniony jest osobą niepełnosprawną, nie może przybyć do miejsca pobytu tego dziecka? To od osoby uprawnionej można odebrać proszę Państwa, można odebrać przyrzeczenie określonego zachowania się. To także wymuszenie takich kontaktów poprzez, właśnie, poprzez uczestnictwo w nim. Policji jest to także możliwe. Proszę Państwa, gdy rodzice szczególnie powinni ustalić taki sposób utrzymywania kontaktów, gdy dziecko przebywa tylko u jednego z tych rodziców, kierując się dobrem dziecka i jego rozsądnym życzeniem. To artykuł 95 paragraf 4. Gdy dotyczy to zwłaszcza jego spraw osobistych, gdy dotyczy to jego majątku, bo dziecko może być właścicielem majątku, którym ktoś. Ktoś zarządza. W braku takiego porozumienia w sprawie kontaktów rozstrzyga, proszę Państwa, między rodzicami powinien rozstrzygnąć to, tą sprawę sąd opiekuńczy. Rodzice mają tu swobodę decyzyjną. Rodzice nie są zwolnieni z obowiązku tych, tych kontaktów. Proszę Państwa, mamy tutaj także w dalszych artykułach przewidzianą ingerencję sądu opiekuńczego w sferę kontaktów z dzieckiem w przypadku, gdy jeden z rodziców czy nie do odpowiednich starań o właściwą jakość tych właśnie kontaktów, co może zagrażać prawidłowemu rozwojowi, bezpieczeństwu, demoralizacji tego dziecka, co może powodować powstawanie pewnych postaw, a społecznych pewnej wrogości, na przykład wobec drugiego z rodziców. To... Można, może tu powstać obowiązek, taki zakaz utrzymywania kontaktów tylko w przypadku poważnego naruszenia dobra tego dziecka. Czyli mamy tu. Y Zabezpieczenie obojga rodziców w takim planie, w takim porozumieniu właśnie między rodzicami, porozumieniu rodzicielskim, planie wychowawczym. Gdybyście Państwo chcieli sięgnąć do treści takiego planu, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości są wzorce pewne wraz z komentarzami mówiący właśnie o treści takiego planu wychowawczego i taki plan wychowawczy w oparciu o tak, taki wzorzec można sporządzić samemu, a można także skorzystać tu, tak jak powiedziałem, z określonej pomocy. Nie będę tego planu Państwu, treści tego planu przedstawiał. Dzisiaj myślę, że problem ten zostanie przeze mnie zakończony. Chciałbym zasygnalizować, że w okresie e, gdzieś tam, nie wiem, świątecznym, bo, bo jest ten okres, który się e, zbliża, e, dla nas e, będę się starał przedstawić pewne problemy związane z prawami człowieka i z możliwością odwoływania się w przypadku naruszenia tych praw do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu. A dalsze tematy to może także o władzy, trochę o tym, czy władza na przykład samorządowa może prowadzić działalność gospodarczą, czy też nie może. Dzisiaj Państwu dziękuję.